Monika Chlebosz-Farmer.pl. Jesteśmy na proteście w Elblągu. Jest z nami pan Mariusz Abramowski, współorganizator protestu. Panie Mariuszu, wyciągnęliście całą Polskę na ulicę. Dzień dobry. Przede wszystkim witam panią i witam naszych widzów. No tak, widać tą determinację i zirytowanie rolników w skali jakby ilości maszyn, które zjechały się do Elbląga. My jesteśmy bardzo zadowoleni z tego zjednoczenia, bo tylko w ten sposób możemy wywalczyć to, o co walczymy. Osiągnęliście bardzo dużo. Tych traktorów na ulicach jest dzisiaj kilkadziesiąt tysięcy, biorąc pod uwagę informacje, które dochodzą nas chociażby z Poznania czy z Kęcic, gdzie są tysiące traktorów tak naprawdę. Tutaj też chyba jest około 700 traktorów, to chyba tak na miękko. Tak. Jest kilka kilometrów korka, miasto stoi. Czy liczycie, że te wasze działania, ten taki bardzo donośny głos dotarł do Brukseli dzisiaj? No taką mamy nadzieję, tym bardziej, że nie jesteśmy w tym sami. Dołączają się poszczególne kraje europejskie. Ostatnio dołączyła się też Hiszpania. Są Niemcy, Belgowie, Francuzi na ulicach. Myślę, że tego już nie da się zagłuszyć i być ślepym na to. To jest za duża skala. Mówi się, że to jest wiosna ludów. Możemy to tak oceniać? No my to bardziej nazywamy naszą chłopską rewolucją. Chłopska rewolucja, też ładnie. Czyli teraz jakie kroki dalej? Idziemy za ciosem, korzystamy z tego paliwa, z tej energii, tych ludzi, którzy chcą zmian i no już wiemy, że 20 będą kolejne protesty, jeszcze formuła jakby nie jest określona, ale na pewno skala nie będzie mniejsza, tylko większa. Nie ugniemy się, dopóki Unia nie odstąpi od tych absurdalnych wymogów Zielonego Ładu, no i uregulowanie przede wszystkim tego tranzytu. Jeszcze chciałbym tu podkreślić, że oczywiście rolnicy nie są przeciwni pomocy Ukrainie, absolutnie nie, tylko trzeba to po prostu dobrze zorganizować, a na razie od 2 lat jest ogromny chaos. Jest bardzo duże natężenie protestów w ostatnich dniach. Nie boicie się, że społeczeństwo zacznie się od was odwracać? Wy tutaj się spotkaliście z bardzo ciepłym przyjęciem, jak obserwowaliśmy na ulicach. Machali wam, witali. Nie boicie się, że to się zmieni? Staramy się wychodzić do ludzi z przekazem, rozmawiać z nimi i szukać zrozumienia. No niestety jesteśmy taką grupą społeczną, że trudno nam w inny sposób manifestować swoje niezadowolenie. No nie wyobrażam sobie, żeby hodowcy nie dojęli krów, czy nie nakarmili świń, czy nie zaorali pola rolnicy. No niestety przepraszamy wszystkich za uciążliwości. Wiemy, że to dla niektórych jest duży dyskomfort, ale naprawdę nie mamy jednego wyjścia. Jeszcze raz apeluję o zrozumienie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. O, i super.